Siemanko wszystkim, z tej strony Struk.pl, zwany także Gimme Favor. To jest akurat forum IG odnośnie Castle Clash'a. I tutaj widzicie mój temacik, który ma ponad 107 tysięcy wyświetleń, 450 odpowiedzi. Jest odnośnie bazy 41, 41, czyli tytuł piosenki Sabatona. Całkiem niezły sukces, ale niestety aż tak dużego sukcesu nie udało mi się odnieść na moim kanale na YouTube, który postanowiłem zamknąć. Ale dla was jest akurat dobra wiadomość. Otóż, zamykając ten kanał, otwieram, a raczej wznawiam swój dosyć bardzo stary kanał, na którym będę rzucać tylko filmiki po polsku. Więc sądzę, że będzie dla was wspaniała wiadomość. Prosiliście mnie o to. Mam nadzieję, że otrzymam od was wsparcie. I na początku ważne jest, żeby ten kanał zaczął się rozrastać dosyć szybko. Więc wystarczy, żeby nie znaleźć, wystarczy wpisać Struk.pl. Ale nie ten Struk.pl, tylko to jest ten Struk.pl. Wciąż ze starym logo, awatarem MTG Studio. Później wam coś o tym opowiem, jak będziecie zainteresowani. Ten kanał powstał jakieś 3 lata temu. I przez jakiś rok nagrywałem filmy z przyjaciółmi. Jednych znałem w życiu rzeczywistym, realnym, innych poznałem w internecie. Akurat wszystkie filmiki teraz ukryłem, ale na waszą prośbę mogę później je opublicznić. Są słabej jakości, ale naprawdę dały mi dużo frajdy. Dobre wspomnienia się z nimi wiążą i to takie pierwsze doświadczenia z YouTube'em. Po roku czasu ponad 50 widzów, no ale mieliśmy tych paru wiernych fanów, którzy zawsze czekali na filmiki i komentowali. A najlepsze, że przy tym zawsze było sporo zabawy przy robieniu i przy nagrywaniu. Więc też może a propos mojej decyzji. Jak widzicie, to są statystyki. Pomarańczowe to subskrypcje, niebieskie to są wyświetlenia. I to są statystyki miesięczne. Zacząłem w styczniu, poszło ostro w górę, powolutku zaczęło zwalniać, potem znowu w górę. Czerwiec był takim ostatnim miesiącem, gdzie tak jeszcze tak się udało troszeczkę tak złapać tego oddechu, a później tylko się szło na dół, na samo dno. I teraz ten sierpień jest nawet gorszy niż luty, drugi miesiąc, w którym zacząłem nagrywać. W sensie miesiąc potem, jak zacząłem nagrywać, no. Więc nie ma sensu kontynuować tego. Co z tego, że mam tam prawie 3200 widzów, to akurat są przestarzałe statystyki już. Jak są w ogóle nieaktywni. Właśnie, oni są nieaktywni. I w większości filmików dostaję mniej wyświetleń, mniej lajków, mniej komentarzy, mniej wszystkiego. Nawet hajs mi się z YouTube'a nie zgadza. Zarobki spadły dwukrotnie. Tam a propos hajsu, to aż tak bardzo się tym nie przejmuję, ale no, jak zarobki spadają dwukrotnie, to jednak coś się dzieje. Hajs z YouTube'a się nie zgadza. A propos hajsu z YouTube'a. Jeżeli możecie, to wyłączajcie adblocka, przynajmniej na YouTube. Tutaj macie takiego dzyndzla. Klikacie go. Włącza się dzyndzlu. Głupi przycisk, głupi internet, filmik renderuje teraz. Adblock jest wyłączony na tej stronie. Ja sobie wyłączyłem na YouTube adblocka, daję innym hajs zarobić i jest spoko. Tak więc wkrótce możecie się spodziewać filmików na tym kanale po polsku. I nie tylko z Castle Clash, a także z innych gierek. Może uda mi się starych kumpli z ekipy zwołać, żeby też coś tam ze mną ponagrywali, więc nie będę tylko sam. A teraz chciałem wam podziękować i liczyć na wasze wsparcie. Specjalnie dla was z Struk.pl.